Cześć kochani, ja się z wami witam 1 grudnia 2020 roku i rozpoczynamy Vlogmas 2020. Mam nadzieję, że będziecie tutaj ze mną, będziecie oglądać tę Vlogmasę i odliczać ze mną do świąt. W tym roku moje Vlogmasy mogą być publikowane co drugi dzień. Nie zawsze tak może być, to będzie zależało od tego, jak będę dysponowała czasem, ponieważ osoby, które mnie tylko tutaj subskrybują, a nie obserwują mnie na Instagramie, na którego bardzo serdecznie zapraszam, zresztą beauty.strefa, to wiedzą i są na bieżąco, że od października rozpoczęłam studia, które pochłaniają teraz bardzo dużo mojego czasu. Ze względu jakby na nauczanie zdalne jest to też troszeczkę utrudnione, więc naprawdę cały mój czas poświęcam na studia, mam bardzo mało wolnego czasu. Na pewno będą zdarzały się vlogmasy, w których będziecie widzieli mnie ledwo co ogarniętą. Na przykład dzisiaj wstałam już przed 8, jest teraz 11 około 40. Akurat trafiliśmy tak, że 1 grudnia wypadł w dzień, w którym mam kolokwium, a jutro mam dodatkowe jeszcze jedno, więc nie będę miała dzisiaj zbyt wiele czasu na nagrywanie, ale wstęp dla Was nagram. Co planuję? Jeszcze nie wiem. Nie wiem, jak mi plan zajęć i czas pozwoli na to, bym mogła dla Was nagrywać. Nie jestem w stanie stwierdzić, ile mniej więcej będzie trwał jeden vlogmas. Mimo wszystko mam nadzieję, że będzie Wam się tutaj podobało. Postaram się montować je w taki sposób, jak w poprzednim roku to było. No i cóż, jeśli chodzi o kalendarze adwentowe, to w kosmetyczne kalendarze się nie zaopatrzyłam w tym roku, ale dostałam od firmy paczkę, która zawiera 12 ampułek do włosów, więc z racji tego, że i tak wcieram wcierki do włosów, to będę miała taki kalendarz adwentowy włosowy, jedna ampułka co 2 dni. To raczej będę pokazywała na Instagramie, no i zaopatrzę się w kalendarz z czekoladkami, tak jak to było w ubiegłym roku. I tu muszę powiedzieć, że jeszcze go nie mam, więc wybieram się dzisiaj do sklepu, jeżeli będę miała na to czas, ponieważ dzisiejszy cały dzień mam naprawdę zajęty zajęciami. Weszło mi dodatkowe 2,5 godziny zegarowe zajęć w dniu dzisiejszym, więc no też jakby nie będę mogła być tutaj dostępna na vlogmasie, ale mam nadzieję, że uda mi się w miarę możliwości dodawać te vlogmasy i że będą Wam się podobały. W tamtym roku trochę przypominam sobie, co było na tych vlogmasach. Szczerze muszę przyznać, że fajnie się wraca tak wspomnieniami sprzed roku, co tam było, co tam się działo. Pamiętam, że wtedy oglądałam Brzydule powtórki, które leciały w telewizji, a teraz przecież mamy Brzydule 2, dajcie znać mi, czy oglądacie. No i tak, pewnie będą się przewijały jakieś elementy pielęgnacji włosów, tak jak na przykład dzisiaj będę je olejowała, wcierała, więc być może gdzieś przez te 24 dni coś tutaj zamieszczę, oprócz tego, że szykuję dla Was film z pielęgnacją włosów. Wybaczcie mi psa w tle, mam nadzieję, że nie słychać go aż tak bardzo. Ten, kto mnie obserwuje na Instagramie, też wie, że prowadzę sobie takie tabelki z włosingami, więc tutaj praktycznie cały grudzień też będzie się zawierał, więc będę tutaj poruszała tematy, które być może Was zainteresują. Czekam na kilka rzeczy, które mają do mnie dotrzeć, między innymi na zamówienie z apteki. Będzie to produkt do paznokci, który też będziemy sobie używać codziennie. Mam nadzieję, uda mi się pokazywać tutaj efekty używania tego produktu, a co to jest, to się dowiecie, jak do mnie to dotrze. Zrobiłam również zamówienie na 2 produkty z Hebe i mam nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie i otrzymam te 2 produkty, bo dziewczyny na Instagramie miały jakieś tam problemy z zamówieniami. Sama miałam taki problem, ale nie chodziło wtedy o drogerię Hebe, tylko o inną drogerię. Już nieważne, pomijając to. W każdym bądź razie mam nadzieję, że wszystko pójdzie tak, jak ma być, czyli ja otrzymam te produkty, które już są z góry zapłacone. Oprócz tego zakwalifikowałam się do testowania produktów, które nie wiem, jakie będą, ponieważ mają być po 3 produkty z jednej marki, marek ma być 2, więc zobaczymy, co do mnie dotrze, też na to czekam. Szczerze mówiąc, te rzeczy już powinny u mnie być, ale w dalszym ciągu ich nie ma. Jak tylko je dostanę, to Wam tutaj pokażę. Te rzeczy też będę dodawała na Instagramie. Troszkę ciężko jest mi się rozdwoić, właściwie to rozstroić, bo jeszcze mam teraz studia, ale mam nadzieję, że podołam temu i za rok będę mogła też fajnie wspominać te vlogmasy. Dajcie mi znać w ogóle, czy wyczekiwaliście moich vlogmasów, czy oglądacie, albo kogo vlogmasy także oglądacie.
I będą do mnie takie, że przychodziły, wiem, zrobiłam taki przerywnik, będą do mnie takie, że przychodziły paczki z AliExpress, mam nadzieję, że do mnie dotrą, ponieważ tam mam czas ochrony do, niektóre do 14 grudnia, niektóre do 20 chyba pierwszego, więc mam nadzieję, że coś mi podociera i oprócz tego, że będzie z tego haul zakupów z AliExpress, tak jak zawsze standardowo na moim kanale, to mam nadzieję, że uda mi się pokazać te rzeczy Wam tutaj, żeby trochę urozmaicić te vlogi. Jeśli chodzi o święta, to tak jak podobnie w poprzednim roku, ja jeszcze nie czuję totalnie klimatu świąt. Nie mam jeszcze żadnych ozdób, tyle że cotton ballsy, które wieszałam w tamtym roku, wiszą tutaj nadal, przez cały rok wisiały. I w sumie to by było na tyle, nie mam żadnych ozdób w pokoju, kompletnie nic. A dzisiaj specjalnie w kolorystyce czerwonej tutaj się do Was przedstawiam, tak się przygotowałam. Teraz muszę zmykać, ponieważ chcę jeszcze powtórzyć przed kolokwium. Mam nadzieję, że nie będzie ono takie bardzo trudne, przynajmniej się takie nie zapowiada, więc trzymajcie kciuki, żeby mi się udało. A jak już będę miała to kolokwium za sobą, no to będę miała już troszeczkę luźniej, chociaż jutro czeka mnie jeszcze gorsze kolokwium, więc dziś będzie mnie tutaj mniej. Chciałabym dodawać te vlogmasy codziennie, jednak tak jak mówiłam, nie wiem, czy czas mi na to pozwoli, bo to jest też kwestia zmontowania tych vlogmasów i tak dalej. No a oprócz tego to dodawałam taki krótki, szybki filmik z informacją, że zmieniła się nazwa mojego kanału. Teraz będzie się nazywała Beauty Strefa, tak jak nazwa mojego Instagrama, z tym, że na Instagramie jest jeszcze kropka między Beauty a Strefa. Tam Was zapraszam i odsyłam, tam będziecie zdecydowanie na bieżąco, chociaż ostatnio nie jestem dosyć regularna w dodawaniu postów, ale się staram. Mam w planach jakieś makijaże świąteczne, więc jeśli jesteście ciekawi i chętnie je zobaczyć, to właśnie tam odsyłam. I specjalnie w związku ze zmianą nazwy kanału musiałam stworzyć także nowe intro, które Wam przedstawiłam w osobnym filmiku, który zaledwie trwa 26 sekund, ale myślę, że odebrało się przez Was bardzo dobrze to intro i że Wam się spodobało. Kto jeszcze nie widział, to zapraszam do nadrobienia, wyświetli Wam się ono też tutaj, wyświetliło właściwie Wam się już tutaj na początku filmu. Dajcie znać, co myślicie, a właściwie co ja mówię. Na vlogmasy zrobiłam jeszcze dodatkowe intro, bardziej świąteczne, więc dajcie znać faktycznie, czy Wam się podoba to konkretne, nie tylko w związku ze zmianą kanału, tylko czy to świąteczne Wam się podoba. Starałam się, mam nadzieję, że wyszło w porządku i że Wam się będzie podobało. Jeszcze muszę zmienić tło. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w grudniu. Troszkę jest z tym problemów, bo tam różne są rozmiary w zależności od wyświetlania na telefonie, telewizorze, laptopie i tak dalej. Więc z tym jest troszkę więcej roboty i mam nadzieję, że też mi się to uda zmienić w grudniu. Ale jestem już bliżej niż dalej, ponieważ mamy zmienioną nazwę kanału, mamy zmienione logo, które też muszę dopracować, mamy zmienione intro i zrobione intro świąteczne. Także jestem w sumie zadowolona i dumna z tego, co udało mi się zrobić. I chyba słowem wstępu to tyle. Widzę, że już gadam tutaj dobre 7 minut. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Dajcie znać, kto dotrwał do końca i kto mnie tutaj wysłuchał. Najprawdopodobniej się jeszcze dzisiaj do Was odezwę, bo będę olejowała włosy. To coś niecoś, coś niecoś. To coś, co nieco Wam powiem, czym dzisiaj na przykład olejuję. Postaram się być może pokazać efekty, jeśli mi się uda, jeśli nie będzie zbyt późno, ponieważ u mnie to olejowanie wychodzi na dosyć późne godziny i zazwyczaj efekty pokazuję na drugi dzień, więc być może będzie tak, że pokażę Wam te efekty olejowania jutro. Tak więc zwykłymi vlogami, luźnymi takimi filmikami zwanymi vlogmas odliczamy dni do świąt. I na razie to by było tyle słowem wstępu. Na Instagramie stworzyłam dla Was taką świąteczną planszę z odliczaniem z Beauty Strefą do świąt. I zachęcam Was do wzięcia udziału w takiej zabawie z odliczaniem właśnie do świąt ze mną. Nie zapomnijcie mnie oznaczyć. Każde okienko wypełniacie emotką lub naklejką albo gifem świątecznym i mnie oznaczacie na Instastory. Na razie informacji tyle. Odzywam się do Was później. Pa! Dobra, powiem Wam tak. Jestem po tym kolokwium, zaliczyłam je, ale no mogłam się lepiej przygotować, ponieważ jakby nie jestem zadowolona z tej oceny, ale ważne, że zaliczone i nie czeka mnie poprawka. Mam teraz dosłownie godzinę przerwy pomiędzy zajęciami, które już skończyłam, a zajęciami, które zaczynam o 15:30 i w planie mam przejście do sklepu po kalendarz adwentowy. Nie wiem, gdzie iść, pod nosem mam stokrotkę lub Biedronkę, więc zaraz to rozważę, przemyślę, pójdę i dam Wam znać, jak kupię. No i lecę, a później zajęcia mam aż od 15:30 do 18:00, więc jakoś muszę to przeboleć.
No i wieczór chciałabym powiedzieć, że mam wolny, ale nie mam, ponieważ czekają mnie zadania, które muszę przećwiczyć z chemii, dlatego że właśnie jutro czeka mnie poprawka wręcz, kolokwium z chemii. Także mam nadzieję, że się uda, bardzo się stresuję, ponieważ było to dosyć trudny kolokwium ze względu na małą ilość czasu i stosunkowo dużą ilość zadań do czasu. Oprócz tego zadania były złożone, że każde, praktycznie każde, było tam trzeba liczyć, no z małymi wyjątkami. W każdym razie, no, stresuję się i mam nadzieję, że uda mi się to poprawić. No i tyle, więc jakby aktualizuję, co tam u mnie dzisiaj słychać i lecę do sklepu. Wróciłam do domu, jest 16:10-15, coś takiego. Muszę wam powiedzieć, że w ciągu tej przerwy wyszłam po ten kalendarz, ale zawędrowałam jeszcze dużo dalej na miasto, bo musiałam pójść do jednego sklepu konkretnego i wychodziłam z domu mając 24% baterii. No i słuchałam sobie muzyki na mieście i wyobraźcie sobie, że nie przypominam sobie, żebym rozładowała kiedykolwiek telefon do 1%. Byłam na parterze, na klatce, miałam 2% i ledwo dobiegłam do domu, żeby podłączyć go i ostatecznie miał 1%, ale się nie wyłączył, więc no. Ale no. No, nie przypominam sobie, żebym miała taką sytuację. Dobra, zakupiłam kalendarz i wybrałam sobie taki. On kosztował 9,99, jest z Biedronki i nie jest to taki sam kalendarz, jaki miałam w tamtym roku, ponieważ te czekoladki są jakby nadziewane w środku. Kupiłam też taki kalendarz mojemu bratu, tylko w wersji czerwonej. Szczerze, dzisiaj by mi bardziej pasował czerwony, ale stwierdziłam, że niebieski bardziej mi się podoba. I ma takie słodkie misie, więc wybieram ten. I pierwsze okienko mamy tutaj, więc ja to otworzę, żeby mi czekoladka nie wypadła. Jestem ciekawa, czy będzie taka sama, jak mój brat miał. Mój brat miał choinkę. Wow, nie jest taka sama. Jest Mikołaj na sankach. I w środku one są nadziewane takim białym kremem, nie wiem czym. Ale są o wiele lepsze niż te zwykłe. Pyszne. No. To na dzień robi robotę. Ja teraz mam przerwę. Znowu chwilę przerwę. Wolałabym mieć tak wszystko... Jakby co, to nie zjadam całej czekoladki. Wolałabym mieć wszystko naraz i mieć już z głowy, niż tak dzielone. No ale cóż zrobić. O 17 mam kolejne zajęcia. Ale po tych zajęciach czeka mnie pisanie dwóch takich prac, sprawozdań. Więc będę miała co robić, ale zajmę się tym w środę i w czwartek, bo teoretycznie w tym tygodniu środa wypada mi wolna, tylko mam o 9 rano jedno kolokwium, a później całą środę mam wolną i w tym tygodniu cały czwartek też mam wolny, także zajmę się tymi zaległościami, żeby mieć też weekend wolny, chociaż nie do końca, ponieważ w dalszym ciągu kontynuuję tą weekendową szkołę i uczęszczam sobie na zajęcia, które też w tej chwili są zdalnie, ale mimo wszystko jestem na nich i skupiam się wtedy na zajęciach, także ten weekend mam też zajęty, jeśli chodzi o naukę. Odezwę się do Was później i w tej przerwie nałożę sobie olej na włosy. Zaraz Wam pokażę ten olej. Będę mówiła o tym tak pobieżnie, żebyście po prostu mogli pooglądać sobie vlogmasa od A do Z i nie zanudzać osób, których ten temat nie interesuje. Bardziej szczegółowo na temat mojej pielęgnacji włosów wypowiem się w takim tematycznym filmiku na ten temat, a tutaj tylko po prostu wspomnę, czego użyję. Nie ukrywam, że na dworze dosyć mocno wiatr mi potargał te włosy, więc wróciłam do domu i od razu rozczesałam. Teraz zrobię to ponownie. I na samym początku, ponieważ dzisiaj jest dzień mycia, włosy myję co dwa dni, więc dzisiaj jest dzień mycia włosów. Na samym początku wcieram sobie Banfi, jest to wersja łopianowa i jest to jakby trzeci rodzaj wcierki Banfi, którą używam. I muszę Wam powiedzieć, że ten zapach jest super. Naprawdę trochę pachnie mi takim męskim żelem pod prysznic albo takim... żelem, pianką do golenia męską, ale pachnie naprawdę bardzo ładnie w porównaniu do pozostałych Banfi, więc wcieram to. Jest to wcierka alkoholowa, na pewno wielu osobom znana. A tutaj mam tylko buteleczkę, którą się nie sugerujcie, ponieważ w środku jest co innego. W środku jest również wcierka alkoholowa na zasadzie DIY, ale nie do końca. Jest po prostu tutaj aromatol wymieszany z wodą w stosunku 1:1 i też sobie to wcieram. To daje mi takie uczucie chłodzenia. Nie wiem, jak działa, dzisiaj mierzę włosy, ale to też jest wcierka alkoholowa, więc uwaga na wrażliwe skalpy. A olej, jakiego dzisiaj użyję, to jest ten z Only Bio, który też jest popularny.
stał się popularny. To są takie stosunkowo nowe produkty z OnlyBio. I ja mam do włosów średnio porowatych, ponieważ moje włosy są... Wybaczcie. Ponieważ moje włosy są średnio porowate, więc sobie go używam. Tutaj w składzie mamy olej słonecznikowy, olej awokado, olej ze słodkich migdałów i jest w ogóle, on pachnie gorzką pomarańczą i faktycznie tak pachnie. Z tej serii mam też wcierkę, ale planuję kupić coś jeszcze, o czym się z wami tutaj, czym się z wami tutaj podzielę. Nie mogę się wysłowić, trochę wyszłam z sprawy nagrywania takich filmików, więc ja się zabieram, super, ja się zabieram za olejowanie. Włosy rozpuszczam, związałam je taką czerwoną welurową scrunchie pasującą mi do sweterka dzisiaj, także żeby był klimat świąteczny i vlog masowy, to taką kolorystykę wybrałam na dzisiaj. Jest to dosyć malutka scrunchie i miałam trochę problem, żeby zawiązać włosy na dwa razy nawet. Dzielę włosy na połowę, rozczesuję, wcieram, nakładam olej i chyba splotę warkoczyki albo koka, jeszcze zobaczę. I zabieram się za olejowanie, a odezwę się do was już później. W sensie po już zajęciach, bardziej pod wieczór. Miałam koka. Kok się dosyć potężnie rozwalił, więc już go rozwalę i zostanę w takim kucyku. I to był mój naolejowany kucyk. Jakoś sobie go tam później ogarnę. Tutaj miałam też gumki takie przeznaczone do olejowania. Stanę sobie tu, zamknę szafę i chwilę do was pogadam. W ogóle pozjadła mi się już pomadka. Jest chwilę przed 20. I ja niestety na dzisiaj będę musiała zakończyć tego vlogmasa. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało. I jak widzicie, zrobiłam sobie herbatę. Pokazałam wam, jaką herbatę. Mam nadzieję, że uda mi się dodać ten element filmu, w którym ją robiłam. Jak nie, to na pewno zdążycie ją jeszcze zobaczyć. No i cóż, będę się odzywała do was jutro. Podejrzewam, że vlogi będę publikowała jakby z jednodniowym opóźnieniem, czyli vlog z 1 grudnia wy zobaczycie na kanale 2 grudnia, ponieważ tak będzie mi łatwiej się ze wszystkim wyrobić i ogólnie wydaje mi się, że wiele osób tak robi. W tamtym roku starałam się dodawać na bieżąco tego samego dnia, no jednak teraz ze względu na studia i małą ilość czasu nie jestem w stanie wszystkiego robić naraz. Teraz czeka mnie dosyć sporo zadań do rozwiązania z chemii, także jutro, punkt 9. Mocno, mocno trzymajcie kciuki, żeby udało mi się zaliczyć tą chemię w końcu, żebym mogła mieć dobry humor na resztę tygodnia, który jeżeli zdam to kolokwium, to zapowiada się fajnie, bo będę miała troszeczkę luźniej i będę mogła dla was tutaj nagrywać vlogmasy, także mam nadzieję, że jutro wszystko pójdzie po mojej myśli. Na dzisiaj będzie tyle, odezwę się do was jutro. Tak jak mówiłam, mam nadzieję, że wam się podobało, dajcie znać. No i do usłyszenia już jutro, cześć!